Jesteśmy po niesamowicie ważnej rozmowie na temat problemów lokalnej młodzieży, jej perspektyw i istotnych dla nas spraw młodych ludzi. Jesteśmy w sali ślubów, to taka ciekawostka, Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj z naszymi lokalnymi działaczami społecznymi, z panem posłem na Sejm RP Dariuszem Stefaniukiem, z panem starostą Januszem Skulimowskim, z panem gospodarzem zresztą, burmistrzem, wiceburmistrzem Pawłem Josańczukiem i z panem wójtem gminy Międzyrzec Podlaski, panem Krzysztofem Adamowiczem, i swoją obecnością zaszczycił nas także pan radny powiatu bielskiego Emil Bogucki. Rozmawialiśmy dzisiaj o takich bardzo ważnych dla nas sprawach. Są tutaj także członkowie naszego, tak patrzę, właśnie spoglądam, członkowie naszego stowarzyszenia. Tak. Czym jest Głos Młodości? Głos Młodości to jest stowarzyszenie powstałe na przełomie lutego i marca tego roku. Jest to stowarzyszenie zwykłe, powstałe tak naprawdę przez grupę młodych ludzi, którzy zdecydowali, że chcą razem, wspólnie działać dla naszego terenu. No i w pewien sposób ten Głos Młodości, właśnie stąd wzięła się nazwa, pokazać, bo tego na naszych terenach jest mało, niestety mało, a bardzo zależy nam na tym, żeby aktywizować młodzież, żeby pokazywać to, co myślimy, żeby mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. I stąd właśnie wziął się Głos Młodości. Mówiliśmy o tym, że powstaliście, że to dość młoda inicjatywa. Kogo zrzeszacie właśnie? Jak się do was dołączyć? Gdzie o was poczytać, znaleźć? Jak się do was dopisać na przykład? Stowarzyszenie Głos Młodości w najbliższych dniach rozpocznie działanie na taką szerszą skalę, aktywizujące nie tylko uczniów z liceum ogólnokształcącego, bo głównie z tych uczniów składa się stowarzyszenie, ale też z innych szkół, z terenu powiatu, w szczególności z terenu naszego miasta. Dodajmy, że z liceum ogólnokształcącego z Międzyrzeca Podlaskiego. Tak, imienia generała Władysława Sikorskiego. Dokładnie. Działamy dzięki uprzejmości pana dyrektora Artura Grzyba. W naszym zarządzie mamy też dwóch bardzo ważnych, zasłużonych działaczy społecznych, którzy są naszymi nauczycielami. Jest pan Mirosław Kot, jest pan Leszek Kania. Oboje niejednokrotnie zresztą odznaczani za tą działalność, więc czerpiemy też z ich doświadczenia. I planujemy rozszerzać się, prawda, na kolejnych członków, bo na razie jest nas 8. Ośmioro wpisanych, 20 działających jeszcze. Nie więc od razu tak. Rzym zbudowano. Tak, nie od razu Rzym zbudowano, wszystko w swoim czasie, więc to wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Posłuchaj mnie jeszcze, panie prezesie, zanim nastąpiło to oficjalne podpisanie dzisiejszego porozumienia, nazwijmy to, mieliście rozmowy w kuluarach. Czego dotyczyły? Jak uważasz, które tematy były najciekawsze poruszone? Bo były pytania również o to, no, jak mogłaby wyglądać ta wasza pomoc w tym rozwoju i miasta Międzyrzec Podlaski, i powiatu bialskiego. Jakie widzicie bolączki obecnego życia, być może mieszkania tutaj, funkcjonowania, uczenia się w powiecie bialskim? Co chcielibyście zmienić? Cóż, wszystkie tematy, które poruszyliśmy, były ciekawe, szczególnie z tak zaszczytnymi gośćmi, którzy nas dzisiaj odwiedzili, z którymi mogliśmy właśnie porozmawiać. Zaczęliśmy od rozmowy właśnie o inicjatywie Młodzieżowej Rady Powiatu. O właśnie. Bo to w XXI wieku stało się tak pożądane, tak potrzebne. Nasz teren, jeżeli chodzi o ludzi młodych, powoli się wyludnia. Zgadza się. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby temu zapobiec, bo co by nie powiedzieć, przynajmniej moim zdaniem, powiat bialski, Międzyrzec to najlepsze miejsce do życia na całym świecie. Nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej. To więc zaczynajmy się na tej Młodzieżowej Radzie Powiatu. Na jakim etapie jest obecnie ten pomysł? Dzisiaj nastąpiło podpisanie właśnie listu, nazwijmy to intencyjnego, w celu powołania takiej rady? Tak. Przygotowaliśmy tutaj, członkowie naszego stowarzyszenia w grupie roboczej przygotowali wniosek do Młodzieżowej, przepraszam, do Rady Powiatu Bielskiego, który poparliśmy właśnie listem, takim intencyjnym listem poparcia od przybyłych dzisiaj tutaj działaczy społecznych, żeby też tymi wielkimi nazwiskami, tymi już doświadczonymi, pokazać, że to nie jest inicjatywa znikąd, że to jest inicjatywa, która jest rozumiana i akceptowana. Bardzo słusznie. Dlatego właśnie się tu też przede wszystkim spotkaliśmy. Rozmawialiśmy o wielu bardzo potrzebnych inicjatywach, na przykład o problemie tutaj z orlikami, który występuje, czyli o zamykaniem boisk o 16, a przecież nie po to zostały stworzone. Rozmawialiśmy o tym, jak oni nam mogą pomóc, jak mogą stworzyć przestrzeń do tego, żebyśmy działali, skąd mogą brać się finanse na działanie, bo przecież to też jest bardzo ważne. Dla nas załatwienie kawy czy herbaty na wydarzenie to jest dużo, dużo większy wysiłek organizacyjny niż na przykład dla pana wójta, czy pana burmistrza, czy pana posła. Co z tym zlotem młodzieżowych szkolnych rad? Jeżeli chodzi, planujemy Kongres Samorządów Uczniowskich tutaj w Międzyrzecu. Chodzi nam wyłącznie o szkoły, te, które mieszczą się na terenie powiatu bielskiego. Nie tylko te, których organem prowadzącym jest powiat bielski, ponieważ tutaj dochodzi jeszcze akademickie liceum i dochodzi liceum, technikum rolnicze w Leśnej Podlaskiej, których organami prowadzącymi nie są powiaty. Dlatego chcielibyśmy się tutaj zebrać, być może tutaj w sali konferencyjnej, być może znowu tutaj i porozmawiać. Pan burmistrz wstępnie zadeklarował wsparcie dla takiej inicjatywy, z czego się bardzo, ale to bardzo cieszymy. Jesteśmy niezwykle zadowoleni, bo jesteśmy rozumiani, jesteśmy popierani. Tak, jesteśmy zauważeni i bardzo nas cieszy to, że udało nam się wszystkim spotkać, bo tak jak na przykład powiedział pan poseł, im samym nie zawsze udaje się spotkać razem ze względu na trudne kalendarze, a jednak tutaj na zaproszenie naszego stowarzyszenia przyjechali wszyscy, nikt nam nie odmówił, wszyscy byli ciekawi, zdecydowani, z wielkimi pomysłami, no i mamy nadzieję na kolejne takie spotkania.